Jak dawno zaczęliście pracę w gronie 19-latków? Mówię w kontekście oczywiście zbliżających się Mistrzostw Polskich w Lublinie. No, jeżeli chcemy dokładnie, są kilka lat, zaczynaliśmy pracę pod kątem 19 lat. Akurat to dla niektórych jest ostatnia mistrzostwa, czyli już mają 6-7 na nogach. A ta konkretnie ekipa, kiedy zaczęła się przygotowywać do czempionatu lubelskiego? Jak zwykle, kiedy się skończyła liga na trawie, zaczynaliśmy po serio trenować. I zawsze biorąc pod uwagę, że święta zawsze są 2 tygodnie, które chłopaki muszą są w domu. Potem po kolei są ferie, czyli jeżeli liczymy czasu niewielu. Finalnie pojedzie do Lublina 14 zawodników, a z jak liczną grupą zaczynałeś pracę? No, grupa była cała 2004-2005. Większości ich już znałem, czyli te praca zaczynała praktycznie od nowego roku, teraz u stycznia. Występowaliśmy w III Lidze Futsalu, i którym było mnie potrzebne, aby testować bardziej te nowe, które nie znałem, i też mieć jako potwierdzenie te starsze, które już znałem. Czyli praktycznie dojechaliśmy do ostatniego meczu dzisiaj, który graliśmy, po III Lidze. Mamy 15 zawodników wyselekcjonowani, o tej 15 jeden niestety muszę podziękować. Boli mnie trochę serce, ale inaczej nie mogę robić. Znasz doskonale, Andrea, tych chłopaków, chociażby z ubiegłorocznych mistrzostw 2017. Jak zwykle wiem, liczy się kolektyw, a nie jednostka, i jak zwykle będzie rekordzistom towarzyszyć presja. Jaka jest recepta na presję przed 19-latkami? Jaka jest recepcja? Sam nie wiem, jaka jest recepcja. Ja też mam, każde mistrzostwo mam ze sobą 21 i 22. A nie pamiętam, jakie mistrzostwa, które nie miałem presji, czyli no, myślę, że jest presja jest trochę naturalna i myślę, że też zdrowe, bo ci da zaangażowanie do pracy, i jeżeli masz presja jest po to, liczą na wyniki. Nie tylko rekordowi liczą na wyniki, też inne drużyny, które występują, trochę mają, wiedzą, że przejdzie rekord, czyli trochę jest zdrowy, bo zaangażuje, a druga strona, wiemy sami, jaka presja jest, nie? Kiedy jedziesz jako... Jeszcze nie graliśmy pierwszego meczu, już mamy widok inne ludzi, już mamy medal, a to nie jest tak prosto, czyli no, presja jest zawsze, cały czas. Niemniej powodzenia na parkiecie w Lublinie. Dziękujemy.